Cześć wszystkim, Myszu z tej strony i witam was w kolejnym odcinku serii z gry Cities Skylines. Witam was zatem ponownie w Myszogrodzie. Pod ostatnim odcinkiem kilka osób pisało mi, że nie, no tak być nie może, że drogi muszą być do tej nowej dzielnicy, że muszą jakoś się komunikować i tak dalej. No nie wiem, na razie mi się wydaje nadal, że nie muszą wcale być, że wszystko będzie dobrze. Ale zobaczymy, jeśli zajdzie taka potrzeba faktycznie, no to takie drogi zrobimy. Póki co takiej potrzeby po prostu nie widzę, no jak na razie sobie radzą zupełnie w porządku, poza tym, że nadal mają za mało pracowników, no 5 z 12, czyli potrzeba więcej stref mieszkalnych, a tu zaś nie ma wystarczającej liczby wykształconych pracowników, więc tylko z tym będzie problem. Aczkolwiek jacyś i tak się tu dostają, prawdopodobnie koleją. Jednak dostałem jedną dosyć dobrą podpowiedź, o której sam prawdę mówiąc myślałem, ale troszkę zapomniałem na odcinku, więc sobie nadrobimy teraz, póki pamiętam, żeby postawić dworzec kolejowy, ale towarowy. Myślę, że gdzieś tu go zmieścimy. Albo by go można mieścić tutaj. Tylko najpierw trzeba by tu położyć. Najpierw trzeba by tam doprowadzić jakąś drogę. Więc ja byłbym za tym nawet, żeby ją puścić tędy. Cyk. Tu przejazd. I to by była taka główna ulica. Tutaj. No i tu by się gdzieś postawiło taką odnogę. A, tu idzie ta linia napięcia, dobra. O, tu by się gdzieś postawiło taką odnogę, albo nawet... Nie, może troszkę dalej. Postawiłbym ją tutaj. Pyk. I teraz pozbyłbym się na chwilę tego, żeby, nie to jak zwykle, żeby to dalej poprowadzić nad ziemią jednak. Może ja w ogóle jeszcze inaczej to zrobię, bo widzę, że to tutaj już za mało się zakręca i po prostu nadrabialiby drogi. Więc zrobimy to tak. I tak. No i tu już można je opuścić do ziemi. Tam jakiś kamyczek widzę przeszkadza. Dobra, teraz byśmy postawili dworzec. Aj, nie trafiłem. Ale to nie problem. Gdzieś tutaj powiedzmy. Szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy gdzieś na świecie istnieje taki... Chociaż nie, no to jest chyba zwykły wiadukt w tej chwili. No. Nie byłem pewny, czy gdzieś na świecie istnieje taki przejazd dla pociągów towarowych. Ale widzę, że to się zrobił zwykły wiadukt, więc myślę, że taki wiadukt to istnieje jednak. Dobra, a z drugiej strony byśmy ich puścili... O. Tędy może? No jakoś tak. Wiem, że domyślam się, znaczy może nie wiem, ale domyślam się, że w
W prawdziwym życiu ciężko by tu było pociągiem wykręcić, ale na szczęście to nie jest symulacja prawdziwego życia. Okej, póki pamiętam, to trzeba im też tam dostarczyć wodę. Postaram się tak to zrobić, żeby od razu cały ten kawałek złapać. I tu im puszczę. No i teraz zasadniczo jedyne co, to trzeba by to jakoś sprytnie połączyć, żeby to sobie działało. I zastanawiam się, jak to sprytnie połączyć. Domy chyba nie są najlepszym pomysłem z racji tego, że będą narzekać na hałas. A ile my w końcu mamy tych kratek? Przepraszam. Gdzie to było? No to nie wiem, czy za bardzo sobie nie poszalałem z tymi. Chociaż tu teoretycznie też mam sporo miejsca do wykorzystania. No ale też potrzebuję gdzieś mieć miejsce na te bloki jednak. Bo nie będę miał... Nie będę miał wystarczająco dużo mieszkańców. Dobra, myślę, że bloki możemy puścić jeszcze tutaj. Pracujcie sobie, moi drodzy, na roli. Można czas już puścić. A tu bym zrobił już nowe pola. Też może tu bardziej pola, a tu bym poszedł. Jak dużo hałasu to generuje? Gdzie jest hałas? No tu teoretycznie nie będą narzekać na razie. Tu jest troszkę różowawo, więc oni nie będą zbyt szczęśliwi. Tu jest mocno głośno. Ale to teoretycznie mogę bez problemu budować. To spoko. Znaczy na razie chyba. Z racji tego, że to nie jest jeszcze za bardzo uczęszczane. Może dlatego... Jest na biało. Ale widzę, że tutaj w ogóle nikt za bardzo nie jeździ. Myślę, że to się może zmienić później. No ale korzystajmy z tego, że na razie jest ok. Więc... Tutaj bym wam dodał jeszcze bloki. A tu już bym budował takie strefy, bardziej właśnie pod uprawę już. Tutaj chyba też będziemy musieli przerobić to na wiadukt, bo no, niby to jeszcze w ogóle nie powinno pracować, bo nie ma prądu, a już się zrobiła duża, duża kolejka ciężaróweczek i zatrzymują się tu przez to, że pociągi co chwilę śmigają w tej wewte, więc chyba ten... Odcinek też trzeba będzie przerobić na jakoś na wiadukt. Zobaczymy, czy to się uda w ogóle. Na razie poproszę zwykłe. Pyk. Okej, poszło dosyć bezproblemowo. Także spoko. Czemu oni tu zawracają? O co im chodziło? Coś im się chyba popierdzieliło. Dobra, tu zrobiłem ulice podporządkowane, także oni jak stąd będą jechać, to muszą się zatrzymać, a ci mogą sobie lecieć moją drogę priorytetową. Strasznie dużo tych ciężarówek, jak na taką małą dzielnicę, co wy tu chcecie szukać w ogóle? Nie wiem. Wioska ciężarówek to się powinno nazywać w tej chwili. No ale spoko, może sobie poradzą jakoś, a jak nie, to trudno.
nie zawsze można mieć lekko, tak jak mówiłem, to nie jest seria tutorialowa, tu nie musi wszystko działać idealnie. Ważne, żeby w ogóle działało. A działa. Choć nie powinno, bo nie ma prądu, ale działa. Szanuję to. No i od razu poznikały mi ikonki, że nie ma kto pracować, co jest ciekawe. Ale to pewnie ma bardziej związek z tym, że zbudowaliśmy mieszkania nowe. Tu już narzekają na brak złóż. No niestety. To nie jest najbardziej urodzajna ziemia. Ale co zrobić? Nie mieliśmy jakby wyboru. Trzeba było improwizować. Spróbujemy wam nadać nowe ziemie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cały czas nam przybywa mieszkańców, co mnie cieszy. Tu już się państwo powyprowadzali. Może faktycznie za dużo nawet tych stref jest. Może jakimś wyjściem... O, tu nie ma wody. Pardon. Może jakimś wyjściem by było pozbycie się niektórych z tych budyneczków. Tak już w sensie na stałe, no bo realnie to jest bardzo mała dzielnica w tej chwili i być może nie wymaga aż takiej ilości sklepów. Zobaczymy. Dobra. Powinna być woda. Niedługo powinien też być sztrum tutaj. Jak się państwo pobudują. No, a jak się pobudowali, to teraz można by zrobić tak. Zatrzymajmy na chwilę tę karuzelę szczęśliwości. To już wam nie jest potrzebne. A doprowadzimy tylko tutaj. O, na chwilę będziecie mieli blackout. O, chyba nawet nie poczuli. Już mamy ponad 1000 krateczek. Jeszcze tylko 5 razy tyle. Bez jaj, burmistrzu! Czy zarząd miasta nie był w stanie wymyślić? Właśnie o tym mówiłem, że będą się plumkać o to, że im każe pracować na roli. Ale co mnie to obchodzi? Będziecie rolnikami, czy tego chcecie, czy nie? Zapełnicie mi 5000 kratek, to wtedy będziemy gadać. A tak serio, to jak już się uporamy z tymi 5000 kratek roli, to prawdopodobnie zupełnie przerobię tą dzielnicę. Oczywiście nie tak za jednym boomem, żebyśmy stracili cały dochód, ale sukcesywnie, powolutku prawdopodobnie ją będę modernizował. Ej, jaka piękna, niewykształcona dzielnica. No, zbudowanie tych kilku dodatkowych farm widzę, że skutkuje bardzo skutecznym obniżeniem zapotrzebowania na rejony przemysłowe i biurowe, co mnie cieszy. Tutaj jeszcze chyba jeden sklepik chce zgłosić upadłość. No a reszta się uspokoiła, jak widać. Te ile? 7? 7 sklepów chyba najwyraźniej wystarcza. Tutaj ktoś choruje. Prawdopodobnie przez hałas, ale troszkę mnie to zupełnie nie obchodzi. No,
Bujaj stąd. To jest w ogóle ciekawy widok. Tutaj wieżowce, a tutaj się krowy... Co to w ogóle jest za jakiś mutant? Wygląda jak hangar, w którym się składa te... Jakieś AT-AT czy coś. Tu sobie ładnie ciągniki latają. Myślałem, że to z daleka wyglądało jak ciężarówki, a to są ciągniki w sumie. Znaczy ciężarówka to też ciągnik w sumie. Zasadniczo. Ale to w ogóle działa? Bo ja nie widziałem, żeby tu jakiś pociąg się kiedykolwiek zatrzymał. Tu wjeżdża tych ciągników jak mrówków? A nie, dobra, jest, jedzie. Faktoza. Nawet dwa. O kurde. Ale one się jakby rozładowują. I w ogóle znikają. Okej. Cokolwiek działa. Kimże ja jestem, aby kwestionować mechanikę tej gry? Tu prądu chwilę nie było, czy mi się coś przewidziało, o co chodzi? Produkcja jest jak zwykle... no tak. Zapomniałem. Zapomniałem, że tu jest tylko jedno źródełko. To może by tak to... Połączyć jednak. Żeby nie było takich blackoutów. No i już mamy ponad 2000 krateczek zagospodarowanych gospodarstwami rolnymi. Troszkę masło maślane mi wyszło, ale wiecie, o co chodzi. Okej, robię jednak małą reorganizację. Pozbywam się tych tutaj terenów rolnych i przenoszę je wszystkie już tutaj za tą linię, którą wyznaczają tory. I tu będą wszędzie pola, a tu będą budynki mieszkalne, bo ludzie strasznie narzekają tutaj na choróbska i tak dalej, więc nie będziemy ich stresować, tylko zrobimy im tu taką enklawę mieszkalną. A tutaj będą sobie mogli pracować. Wydaje mi się to sensowne i w miarę szybko to idzie. W sensie nie ma takich dużych strat, jakich się spodziewałem. Tylko w miarę okej, ludzie z tym są. Co to jest? Czemu ty tu jeszcze jesteś? Weź idź stąd. Tak samo myślę, że te budyneczki o małym zagęszczeniu będę też sukcesywnie zamieniał na bloki, na budynki o dużym zagęszczeniu, bo no, fajnie było od nich zacząć, ale teraz już troszkę się nie sprawdzają. Trzymaj tak dalej, burmistrzu. No, nie zamykaj mi tego. In my honest opinion, złote pola kukurydzy są o wiele lepsze niż brudne fabryki krowy. Hashtag krowy, hashtag rolnictwo, hashtag więcej pieniędzy. Zgadzam się po części, aczkolwiek tego ostatniego hashtaga jeszcze nie odczuwam. I mamy ponad 3000 kratek. Powiem wam szczerze, że tak od 2 minut, może nawet do 5 minut, siedzę sobie po prostu i patrzę, jak rośnie ta ilość kratek. I to mi uświadamia, że jestem tak straszną dziwką na cukierki, Jezus Maria. Jestem tak straszną dziwką na cyferki, nie cukierki, że to przechodzi ludzkie pojęcie i chyba dlatego lubię RPGi, bo uwielbiam to, tą świadomość, to poczucie, to uwielbiam patrzeć na to, jak jakaś postać, czy jak w tym wypadku miasto, ale przekładając na RPGi, trzymajmy się wzorca postaci. Uwielbiam tą obserwację, ten progres, jak postać najpierw potrzebuje powiedzmy 5 kompanów, żeby w ogóle zawiązać sobie sznurówki,
A kończy na tym, że sama bierze na klatę po prostu 8 smoków i po prostu każdy leci na strzała. No, lubię patrzeć, jak coś się rozwija. I tutaj też mi to sprawia taką przyjemność patrzenia, jak coraz więcej mamy tych krateczek i zbliżamy się do celu, który wydawał mi się nieosiągalny. A jednak znalazły się tereny, gdzie da się coś wykombinować. To fajnie, to spoko. Cieszę się, mimo że ankietę wygrała opcja, aby po prostu to olać i grać bez tego jednego arcydzieła, to jeżeli tylko pojawiła się jakakolwiek możliwość, żeby jednak gdzieś je upchnąć, to stwierdziłem, że warto spróbować, bo czułbym się jakby niekompletny. Czułbym, że ten let's play byłby niekompletny, a tak może się uda. Okej, zbliżamy się do tej magicznej bariery godziny nagrywania. No i mamy 3500 kratek zabudowanych, więc w następnym odcinku jedyne co musimy znaleźć to 1500 kratek do zabudowy i będziemy mogli postawić nasze wspaniałe arcydzieło architektury. Warto by się chyba też zatem zastanowić, gdzie je sobie postawimy. No na razie chyba nie będę się rozglądał, tylko po prostu sobie to przemyślę. Całkiem ładnie to nawet wygląda, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Ale nawet udało się ograniczyć też chorowitość mieszkańców do tylu. Chyba tu po prostu postawię saunę, bo ten prawdopodobnie zawsze będzie narzekał z racji tego, że jest bardzo blisko stacji kolejowej, która jest, jak widać, bardzo popularna z jakiegoś powodu. Prawdopodobnie dlatego, że jest przelotowa. Ale w każdym razie trochę hałasu tu będzie zawsze, więc zobaczę, czy postawienie sauny, czy czegokolwiek, jakiegoś basenu spowoduje, że jakby troszkę im ulży. Ogród jogi na przykład, misia jogi. Nie zmieści się. Cokolwiek się tu w ogóle zmieści? Chyba nie. Tu mógłbym teoretycznie i powinno go objąć swoim zasięgiem, więc zobaczymy. Może to im trochę pomoże. Podniesie trochę poziom zdrowia w danej strefie i może się uspokoi. No i wieczorami oczywiście jest problem z wywozem śmieci, ponieważ jakby budżet na wywóz śmieci jest obniżany, ale jak tylko przychodzi ranek, to wszystko się normuje, także nie ma tu żadnego wysokiego problemu. To jest po prostu problem przejściowy zawsze z tym, że na noc jest przycinany budżet. Zastanawiam się też, czy nie zrobić z tego drogi jednokierunkowej, takiego swojskiego półronda, bo tu tak porobiłem i tutaj i całkiem nieźle się to spisuje. Poza tym, wow, może powinienem postawić jeszcze ze dwa takie jak to się nazywa, dworce? Tak, dworzec kolejowy, więc może jeszcze ze dwa takie dworce powinienem tu postawić, żeby to jakoś ogarniali, ale jak na taką ilość to też nie ma tragedii. Zobaczcie, że to cały czas sobie płynie. Nie ma jakichś długotrwałych przestojów, tylko jest ich po prostu dużo. Ale jakoś sobie radzą, więc spoko. Spoko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, dla mnie najważniejsze jest tylko osiągnąć ten próg 5000 kratek zabudowanych, a jak do tego dojdziemy, to już mnie naprawdę mało obchodzi. Mogą sobie tutaj naprawdę latać tymi ciągnikami i nie bardzo mnie to. No dobra, no to na tym sobie zakończymy odcineczek. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych. Na razie, hej!